Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Czas przejść do dalszej części naszej kariery, a w zasadzie kariery z Latan, ale oczywiście naszej, bo Wy jesteście tu asystentami i asystentkami, więc meldujcie się proszę na dole w komentarzach, odznaczajcie się na liście obecności. No i mam nadzieję, że kolejny dzień jesteście z nami w karierze, w której Paris Saint-Germain nie ma żadnego sponsora i Liga Francuska nie ma żadnego sponsora. Eee, no, i tak sobie na tle białej ściany stoi GG Donnarumma Tak czy siak, słuchajcie, gramy piekielnie istotne zawody, gramy z AS Monaco, czyli zespołem, który jest naszym bezpośrednim rywalem w walco mistrzostwo. I oczywiście na tym etapie rozgrywek tego typu mecz nie, prze, nie znaczy nic. W sensie e, to jeszcze 500 razy może się obrócić w jedną lub w drugą stronę. Jednak z drugiej strony e, odskoczenie na 6 punktów e, ekipie z księstwa byłoby na pewno miłym uczuciem. Zatem szykujemy się do tego starcia. Ustawiając w ten sposób, dodatkowo chciałbym, żebyśmy ten mecz zobaczyli sobie w rozbudowanej symulacji. Zobaczymy, jak ta symulacja będzie się prezentowała. Jeżeli się okaże, że nie wygląda to dobrze, no to wtedy będziemy z nich jak na razie rezygnowali. No bo wiemy doskonale, że te symulacje różnie, nawet z biegiem jednej kariery, się potrafią zachowywać. Gramy z Mbappé, gramy z Diabim, gramy z Antonym. Więcej zmian chyba nie planuje na ławce rezerwowych. Powinien znaleźć się tylko Neymar We bez mego, no bo zrezygnowanie z tego typu Jokera byłoby dosyć jednak nierozważne. Nie biorę ze sobą Romero, podejmuję to ryzyko, bez bramkarza e, jesteśmy, no ale także bez środkowego obrońcy, ale ewentualnie Adams, ewentualnie inne Roszady, będziemy w stanie prowadzać. Zatem AS Monaco przyjeżdża do Paryża w pierwszym etapie dwumeczu, który może decydować o mistrzostwo. No mówię dwumeczu, no bo to jest oczywiście pierwsza runda. Potem będziemy mieli rundę rewanżową w Lidze, no i tam będziemy widzieli się drugi raz. Ale mam, wrażenie, mam nadzieję, że wtedy będziemy mówili już o sytuacji, w której to spotkanie nie będzie już miało żadnej wartości. Słuchajcie, pięknie przedzierał się z numerem 21 Antony, którego po raz pierwszy w tej karierze możemy oglądać. No mamy tutaj paru zawodników, którzy będą wzbudzali nasze zainteresowanie, tak, więc warto także zwrócić uwagę na czternastkę, czyli Renato Sancheza, który uderzał teraz na bramkę swoją drogą. E, no ale tak jak mówię, Antony jest tym, który bardzo mnie interesuje, a teraz bramka... Na połys samobójcza, na połys zdobyta przez Markiniosa, który dobrze się odnalazł, ale to co ważne piłka ląduje w siatce, tak czy siak e, jakieś takie dziwne zachowania, dziwne interwencje, e, które skutkowały tym, że Brazylijczyk był w stanie wpakować piłkę do siatki, teraz świetna interwencja e, naszego e, rumy no i wybija z linii bramkowej ktoś, nawet nie wiem czy to nie był po raz kolejny e, Markinios, możemy zobaczyć statystyki, a w zasadzie przepraszam nie statystyki, a e, oceny, które świadczą o tym, że jak na razie nasz kapitan Kapitan radzi sobie świetnie. A mamy do czynienia z kontuzją Federico Valverde. Ona teoretycznie jest lekka, ale ja wolę nie ryzykować, i w jego miejsce pojawi się na murawie e, Sumare, czyli wejdziemy w rozwiązanie bardziej defensywne, wydaje mi się, e, żeby tutaj zastąpić Urugwajczyka. Pewnie i też pewnie wszedł w pole karne Renato Sanchez, który okazuje się być jak na razie super wartościowym wzmocnieniem. 2 do 0 prowadzimy z Monaco e, do piłki e, podawanej przez. Mbappé nie dopadł e, niestety e, Diabi, ale jak na razie na linach mamy rywali. No i trzeba ich kończyć trzeba ich nokautować, trzeba sprawić, że oni będą się bali wyjść na drugą połowę nie mówiąc o motywacji do tego, żeby odwrócić jeszcze jakoś losy tego spotkania. Bramka na 3 do0 powinna ustalić wynik tego meczu, ależ podanie no i Antony zrobił to, czego od niego oczekujemy, zdobył gola na tej swojej niesamowitej szybkości e, No i to, to, to jest atak, który chcemy oglądać nowoczesne Trio z Paryża, gdzie mamy Mbappé, mamy Antonego i mamy Diabiego, czyli szybkościowców, technicznych zawodników, no i, i oni są idealni do nowoczesnego futbolu. Jakby em, teraz już Mbappé nie, nie, nie może mieć wymówek, obudowany jest piłkarzami, którzy są w stanie za nim nadążyć, a wydaje mi się, że to była buramka albo głową, albo piętą Antonego. I już 4 do 0 po dublecie Brazylijczyka prowadzimy z zespołem z Księstwa, zatem naprawdę ten, em, to spotkanie. Układa nam się fantastycznie, jakże istotny w tym meczu Renato Sanchez, no bo przypominam, to on miał też sytuację, w której wbiegł w pole karne, nie wykończył tak skutecznie jak potem, ale no zobaczcie, znów w polu karnym, klepka z Sumare, no i prowadzimy już 5 do 0 z liderem, z, e, przepraszam, z liderem, z wiceliderem, ale z mistrzem Francji. No, koniec tej połowy. Teraz niech ruszy sobie piłka w, jakby w obroty. No i my zaczniemy robić sobie zmiany. Wydaje mi się, że w takim razie dobrą opcją. No ja chciałbym, żeby Antony został, żeby zdo... żeby tutaj lic... walczył o kolejne bramki, więc wprowadzimy sobie na to spotkanie tutaj jeszcze co, żeby on dostał okazję i. Yy... Będzie to także mecz debiutu, ponieważ zagra sobie tutaj Adams, którego wprowadzimy za Markiniosa. Eee, chciałbym zobaczyć, czy mogę go wprowadzić do środka obrony. Eee, I nie ma tu minusa, zatem Amerykanin wejdzie za kapitana, który troszeczkę jest zmęczony. Bramkę zdobył, więc na parkie de Prense dostanie ofację, a też przyjemna okazja do takiego eee, zaprezentowania się eee, y, paryskim kibicom przed Amerykaninem, więc eee, wprowadzimy go sobie także na boisko. Ładnie zaczęli operować piłką... Eee, piłkarze Monaco, ale tutaj świetnie rozwiązana sytuacja przez Alfonso Davisa. Naprawdę potencjał, który mamy ofensywny na bokach obrony jest nieprawdopodobny. Alfonso Davis, e, Hakimi, e, jeszcze mamy oczywiście e, jak on się nazywa e, Kukureje, który może grać w środku, no wygląda to wszystko naprawdę imponująco e, no i wydaje mi się, że możemy przejść do wyniku tego starcia które kończy się już rezultatem 5 do 0 jeszcze samemu zrobiła się zmiana Łachiego za Antonego, więc fajnie że jeszcze jeden zawodnik mógł pojawić się na Murawie no i co, wygrywamy, a w zasadzie demolujemy e, zespół, który jeszcze chwilę temu był za nami Tro, e, Trua e, wskakuje na miejsce numer 2, a Valver Wypada na 4 tygodnie, nie wiem jakim cudem według e, jakby oceny meczowej była to lekka e, kontuzja e, No i teraz wybór prosty, Sanchez do podstawowego składu, a tu zapraszamy Neymara Nie brzmi to najgorzej, prawda? E, nie brzmi to najgorzej, nie wygląda to najgorzej e, No i ta rotacja, którą zbudowaliśmy jest naprawdę fajna, a Real madrid zgłasza się po Neymara ja chętnie z nimi porozmawiam na temat tego, kogo oni mają. Jak to wygląda? Bo ja jestem gotowy Neymara się pozbyć, tak jak powiedziałem, ale gdybym mógł przy okazji, troszeczkę wiecie zarobić tutaj dla siebie to się nie obraża, ale tutaj też są same dziady w tym Madrycie, e, więc e, wygląda to nieciekawie chociaż Darwin Nunes jest piłkarzem na pewno interesującym i jako kolejny zawodnik do tej naszej nieprawdopodobnej ofensywy e, na pewno byłby opcją ciekawą, patrzymy tutaj czy mają może jeszcze kogoś ciekawego, kogo chcielibyśmy e, do siebie sprowadzić, ale nie wygląda to niesamowicie jakoś interesujące jest oczywiście Nuno Mendes, ale nie, środkowie Brońcy Rafael Varan wrócił do Paryża, to ciekawe. E, no dobra, powiem szczerze, jeżeli byście mi chcieli dać e, Darwina Nunieza e, i 23 miliony. 113. No dobrze, no to windujmy cenę w takim razie. E, 143. 115, ja pamiętam o tym, że mu się kończy kontrakt, więc um, dlatego nie mam zamiaru tutaj jakoś ostro negocjować, tym bardziej, że Carlo puszcza nam brew i oni odpadają z tego wyścigu, okej, okay. tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze, że, że tutaj już dostaniemy negatywną jakby odpowiedź, no bywa tak czasami. No, tak, 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 czasami się dzieje. Southampton chce Baldę, my Baldę chcemy sprzedać, więc spoko. To był błąd, to był błąd. Trzeba było się zgodzić na ten transfer Neymara. Poszedłem zbyt pazernie i szkoda, bo to może nas odrobinę zaboleć. Gramy teraz z Zobaczymy to spotkanie, przed którym tak naprawdę, no, nie robimy już żadnych zmian. Po prostu szybka symulacja meczu z wiceliderem kolejnym. No i wygrywamy 1 do 0 tym razem. Może mniej okazała Wiktoria, ale warta tyle samo: 4 a tak naprawdę 3, a tak naprawdę 4 albo i 5 punktów, bo nie powiem, że to był six pointer na tym etapie sezonu, ale na pewno e, to jest duża radość, że udaje nam się tutaj e, odskoczyć kolejnemu pretendentowi. E, gramy teraz z Benfiką, e, która nie zaczęła jakoś doskonale tej Ligi Mistrzów. To jest spotkanie, w którym będzie jedna zmiana. Mianowicie, tutaj chciałbym, żeby dostał swoją okazję Sumare i zamiast Kukurei zobaczymy na boisku także Adamsa. Jest to dla mnie ważne, żebyśmy tutaj zadbali o zdrowie i bezpieczeństwo tych zawodników. Dlatego parę tych roszad jest, ale nie są one jakieś, myślę, mega niszczące nasz zespół. No, co widać także po wyniku, gdzie Cho, Davis i Antony sprawiają, że Benfica zostaje przez nas rozbita. 3-0. Do zera. Fenomenalna informacja. E, Baldy został sprzedany. Spoko to jest też e, fajne, że ten zawodnik znajdzie sobie nowy, sobie nowy klub. My szykujemy się teraz na starcie z Girondi de Bordeaux e, i tutaj chciałbym zobaczyć na prawej stronie drobną zmianę, mianowicie łahi e, wyjdzie od pierwszej minuty e, oraz na lewej stronie zobaczymy sobie czo tak naprawdę zobaczymy na lewej stronie Mbappé, ale tych dwóch naszych młodych wystąpi, e, Marquinhos nie dostanie odpoczynku. To są wszystkie zmiany po prostu, które robimy przed meczem z Bordeaux. I to spotkanie. Nie wygrywamy 3 do 1. 1 Mbappé strzela. Łahi, wypadł najgorzej, ale jeżeli wypadasz najgorzej masz ocenę 7-3, to nie masz się raczej czym martwić. Fajne jest to, że ci nasi młodzi Francuzi super się rozwijają i są elementami, które dajemy do drużyny nie tylko na siłę, ale przede wszystkim z dużą jakby z pewnością, że oni dadzą radę, i to jest bardzo istotne, że tutaj wiecie, możemy im zaufać. No bo słuchajcie, to naprawdę daje dużą satysfakcję, że gra się zawodnikami ze swojego kraju, no w sensie z Francji tutaj e, i, i że ci goście oddają. To jest, to jest naprawdę spoko. E, PS, że wciąż na drodze po tytuł, no już odstawiamy rywali na 12, e, przepraszam, na 8 punktów, e, więc to jest naprawdę miła sprawa. Po kontuzji powraca Federico Valverde, e, ale zanim wróci on do podstawowego składu, to jeszcze chwilkę zajmie. Oczywiście przesuniemy go sobie tutaj. E, w miejsce. No, Neymara. No chyba na razie tak. E, więc Neymar troszeczkę w klubie kokosa po tej kontuzji. E, ale na pewno będziemy też starali się go wykorzystywać. Nie, no trzeba go wykorzystywać. Tutaj nie można wiecie, skreślić tego typu zawodnika e, tak po prostu e, więc czekamy słuchajcie na to co wydarzy się tutaj dalej e, bo mamy na horyzoncie Marsylię czyli niezwykle istotne spotkanie, chociaż e, jeśli chodzi o ten zespół no to formuł na pewno nie nawiązują do swoich najlepszych momentów ponieważ nie ma ich nawet w topowej szóstce więc jak na razie e, Puchary są jakimkolwiek tylko tam marzeniem, a my dostajemy propozycję danej Mara. I to jest propozycja ciekawa, bo w rozliczenie miałby powędrować do nas Paul Pogba. Ja nie jestem do końca Polem Pogbą zainteresowany, ale podoba mi się wizja sprzedania e, Neymara do e, Czerwonych Diabłów. Jest już Cristiano Ronaldo, ale nie po to kończyliśmy e, słuchajcie, nie po to kończyliśmy e, erę ron, e, Messiego i Neymara, żeby pakować się tutaj w Ronaldo. Natomiast. Mnie osobiście całkiem podoba się opcja Markusa Rashforda i to jest piłkarz na pewno bardzo ekscytujący. E, tak samo fajną opcją byłby oczywiście Jadon Sancho, e, ale no nie mamy w tym momencie możliwości ściągnięcia tego zawodnika, ale, ale Markus Rashford, e, często łączony właśnie z różnymi klubami. Typu na przykład Paris Saint Germain, to byłby piłkacz którego ja naprawdę z ogromną przyjemnością zobaczyłbym u nas. Zobaczmy zatem pomocników. Ee, a w zasadzie to musi być skrzydłowy. Tu jeszcze patrzę, czy jest ktoś ciekawy. Fred, ten, ale nie, nie, nie. Skrzydłowi. Marcus Rashford i zaproponujmy nową kwotę. Zejdźmy trochę niżej. 25 milionów oraz Anglik. I oni odrzucają to. To jest ciekawe, bo wziąłem. Mniejsze pieniądze z powodu tego, że y, wartość y, pogby jest niższa, więc wydawało mi się, że to nadrobiłem. Nie nadrobiłem tego. Szkoda. E, tu trzeba powiedzieć, że. Nie, że ja nie czuję, że popełniłem błąd, bo wydawało mi się, że wszystko dobrze tutaj skalibrowałem. Jednak się okazuje, że nie. E, jeśli chodzi o kolejne spotkanie, to tu zaprosimy sobie Neymara, tym razem za e, Adamsa. No, ten musi być niestety przyzwyczajony, że nie zawsze będzie się łapał. A w tym składzie chcę zrobić tylko jedną zmianę: Frimpong na prawej obronie. Hakimi zagra sobie w lidze, mi sobie w lidze mistrzów. Z Marsylią wygrywamy e, 1-3. Diabi Sanchez oraz Wachi wpisywali się na listę strzelców, a Frimpong zagrał nie najgorsze spotkanie. Fajnie. Podoba mi się na pewno miejsce, w którym obecnie jesteśmy. Szczególnie podoba mi się nasza sytuacja w lidze mistrzów. No i miło byłoby tutaj utrzymać to pierwsze miejsce i, i dużą swobodę dzięki temu w poczynaniach kadrowych. Ale zmiany oczywiście tutaj przed tym starciem będą między innymi Kim Pembe wraz z Markiniosem. Na lewej stronie w tym spotkaniu zobaczymy sobie Alfonso Davisa. Kukureja po prostu nie wystąpi, bo tu chcę zobaczyć i Isumare i chciałbym w tym meczu zobaczyć Adamsa, więc dwie takie zmiany. I na ataku swoją szansę dostanie Cho i z lewej strony wystąpi Neymar od pierwszej minuty. Póki go mamy, to gra. Ja nie wykluczam, słuchajcie, podpisania kontraktu z Neymarem, bo na pewno nie pozwolimy Neymarowi odejść za darmo, ale. To, co się tu wydarzyło? Mrozi mi krew w żyłach. Zobaczmy, kto wypadł źle. Wypadł źle w tym meczu: e, Prestelkim Pembe. Adams też się nie podpisał. Sumare. No, wow, to, to, to zaskakująca porażka. To, to takie coś, czego w ogóle się nie spodziewałem. I, no, ciekawe. Alfonso Davis pracuje i, i, i robi to, czego od niego wymagamy: czyli tu podnosi swoje umiejętności, jeśli chodzi o e, defensywę. I dobrze, niech to robi cały czas. E, na tym mi zależy. Żeby jednak, no już ofensywa jest naprawdę dobra, więc chciałbym, żeby teraz był dobrze broniącym obrońcom. Eee, patrzymy sobie na to, co dzieje się tutaj przed meczem z Clermont Foot. Eee, no i to jest takie spotkanie, w którym my będziemy chcieli się mocno odkuć, to pewne, eee, ale też chcemy tutaj dać szansę niektórym. Eee, więc tak, to jest dobry mecz na powrót Valverde. Eee, tu zagra sobie Adams oraz Sumare. Tego składu nie zmieniamy. Lewa obrona to będzie Mark Curry'a. Prawa strona to będzie łahi, e, i lewa strona to będzie druga szansa z rzędu dla Neymara. Zobaczymy, jak on ją wykorzysta, i Neymar powinien mam nadzieję, że jest świadomy tego, że chłopak walczy tutaj naprawdę o kontrakt. A my przegrywamy z Clermont Foot. Drugi mecz z rzędu z Neymarem w podstawowym składzie e, i z, tym, z tą pomocą w takim zestawie młodszym i, i trochę gorszym, i nie starcza to nawet na Clermont Foot. No to, to nie może tak wyglądać. E, teraz nie zmieniam drużyny i zobaczymy, jak poradzimy sobie w starciu z Lorią. E, na szczęście te wszystkie zabiegi, które podjąłem, sprawiły, że przynajmniej zespół jest wypoczęty. Taki plus. I z Lorią przegrywamy 3 do 1. Trzy porażki z rzędu. A Bayern Monachium chce Neymara ja w tym momencie już nie dyskutuję, e, chociaż zobaczę, kogo nie mają. E, ale nie wiem, czy Bayern ma kogokolwiek, kto by mnie interesował. Wymiana piłkarzy, napastnicy Robert Lewandowski, no nie, to, to, to nie o to mi chodzi. Jest to jakiś młody y, Anglik, chyba Zapad, Zapata Balogan, e, Julian, no nie, ale pomocnicy Kimiś, Neuhaus, Adli. No, Adli jest ciekawy. E, to na pewno hmm. Marcel Sabitzer, e, Mark Roca, Fein, no nie pomoc y, skrzydłowi zobaczymy sobie Musiala Zane Kingsley Coman jego powrót do Paryża mógłby być ciekawy yy, i on mnie trochę zastanawia i to jest moja propozycja jeżeli wy dalibyście mi Kingsley'a Comana to ja będę zadowolony Kingsley Coman 10 milionów 116 milionów dobra ja to akceptuję słuchajcie ja to akceptuję Neymar do Pajernu Monachium najbardziej absurdalny kierunek z tych wszystkich Bayern chce zapłacić takie pieniądze to niech płaci. E, zmieniamy, po pozycje, propo, e, zmieniamy pozycję Kukurei, który też wydaje się być w złej formie. No właśnie, to widzimy. E, no i nawet z Montpellier zmienimy sobie kadrę e, i zobaczymy, czy to przyniesie e, zamierzone rezultaty. Jeżeli nie, to tutaj naprawdę trzeba będzie pomyśleć i nad formą symulacji, i nad, e, nad jakby. E, ustawieniem drużyny, e, to pewne, więc jak na razie, Kukureja jest pierwszą ofiarą tych gorszych wyników, e, ale wiemy, że to nie ne Neymara, też to jest istotna informacja. Zmiana dojdzie, do zmiany dojdzie także tutaj w defensywie, gdzie zagra Kim Pembe e, oraz w środku obrony zagra Adams. Eksperymentalnie do tego podejdziemy, ale tak zrobimy. Engol Conte z opaską kapitańską, no niestety, kapitanem e, Kilian e, to jest lider drużyny. Szybka symulacja z byłymi. Mistrzami Francji. No zawsze będę wspominał, że to był kiedyś Mistrz Francji, bo to jest tak, jakby, no nie wiem, Thermalika. To była mistrzostwo, mniej więcej, wydaje mi się, e, podobna skala zaskoczenia wtedy to była. E, Valverde jest kluczem do sukcesu, to wiemy. Gram teraz ze Spartą. Fajnie by było to spotkanie wygrać, bo to daje nam już wtedy przepustkę i pewność pierwszego miejsca w Lidze Mistrzów. Zatem, tak naprawdę, jedyne zmiany, jakie zrobimy, to postawienie Łachiego w podstawowej jedenastce i to jest wszystko. Po prostu dajemy odpocząć Antonemu, i w meczu z Czechami wygrywamy. 2 do 1. Łachi z dubletem, zatem, Francuz naprawdę. Daje radę, Francuz naprawdę robi robotę i trzeba powiedzieć, że to jest piękna sprawa. Neymar został sprzedany, no a my musimy zastanowić się, co zrobić z Angolką T. Chciałbym zobaczyć, jaki jest wiek francuskiego środkowego pomocnika w tym momencie, bo to jest bardzo istotna informacja, jeśli chodzi o, o nas. I to są 33 lata ja chciałbym porozmawiać na temat przedłużenia kontraktu ale to co jest dla mnie bardzo ważne chcę zobaczyć czy jak zwykle uśmiechnięty Francuz będzie O właśnie on chce być on chce być ważny ale uważam że powinniśmy zaakceptować e, i go przedłużyć że to jest piłkarz którego nie powinniśmy się pozbywać on chce przedłużyć o rok my to zaakceptujemy e, brak klauzuli odstępnego rzecz jasna e, i płaca obniżona i to jest ważne on ma 30 parę lat to musi zrozumieć 155 bonus spoko. To mi się podoba, więc traci Angolos status tej gwiazdy, jeśli chodzi o pieniądze, które dostawał. E, oczywiście wpada bonus. Ale uważam, że to jest bardzo uczciwe rozwiązanie, uważam, że to jest bardzo uczciwy deal. Eee, pozbywamy się Neymara, zostaje e, Angolo zostaje e, i uważam, że to jest dobra, e, dobre rozwiązanie. Zatem fajnie to wszystko wygląda. E, Momo Salah ze złotą piłką no nie było opcji, żeby walczył o nią Mbappé po tak tragicznym sezonie Paris Saint Germain. E, no a my teraz skupiamy się na starciu ze Strasburgiem. E, przed tym meczem tak naprawdę żadnych zmian nie robimy, bo chcemy wreszcie złapać rytm tą jedenastką i to się udaje. Łahi oraz Hakimi zdobywają bramki. Trochę boli, e, no taka niezbyt płodna, powiedziałbym, postawa w ofensywie Diabiego, bo kiedy spojrzymy na liczby, które produkuje e, nasz lewy skrzydłowy, to to chyba nie wygląda jakoś niesamowicie okazale. E, no właśnie, Diabi, 3 bramki, zero asyst. Oceny się zgadzają, czyli on w tym systemie funkcjonuje nieźle, no ale. No, wiecie, tu nie chodzi o samo funkcjonowanie że tu chodzi też, żeby coś dostarczać. Patrzymy na to, co robiła chi i wygląda dużo lepiej. Patrzymy na to, co robi Czo i co wygląda dużo lepiej, więc to naprawdę już jest, wiecie, trochę groźne dla naszego nowego nabytku. Rozgrzewa się powoli także Antony zdobywając 3 bramki i jedną asystę w 12 spotkaniach. To jeszcze nie są takie wyniki, wiecie, doskonałe, bo pamiętajmy, że też te dwa gole zdobyte w jednym meczu, który symulowaliśmy w rozbudowany sposób, ale. Ale na pewno jest fa fajne to, że gościu wygląda dużo lepiej. Tak więc powoli zmierzamy do grudnia, a w zasadzie już do końca grudnia 2024 roku. Zatem myślimy już o tym, co robić w oknie transferowym. I tak naprawdę um, ciężko mi jest tutaj w tym momencie jakiś jeden kierunek sobie wyznaczyć. Bo ja uważam, że ta kadra naprawdę wygląda dobrze, ale mogłaby wyglądać lepiej. No i trzeba się zastanowić, jak zrobić to, żeby to wyglądało lepiej. Na razie gramy z lens i to spotkanie. Przegrywamy. Solanki z hat trickiem Nie podoba mi się to, że co jakiś czas wpadają nam takie zawiasy. E, ja wiem, że jesteśmy Paris Saint Germain, ale e, i, i że to jest, że to się może zdarzyć, szczególnie w lidze, w której tak dominujesz, mecz do którego się nie domotywujesz i tak dalej. Ale e, no, 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 nie satysfakcjonuje mnie taka postawa, nie satysfakcjonuje mnie taka forma. Widzimy, że czuła menu nominowany do Pomocników Roku. E, więc duże gratulacje dla tego zawodnika. E, ja bardzo chciałbym zrobić jedną rzecz przy okazji, a ja już a mianowicie zobaczyć kontrakt e, Tylera Adamsa, jak on się prezentuje, czy ja mogę... Zlecić przedłużenie, jeszcze nie mogę, no bo on ma tą idiotyczną klauzulę odstępnego przeze mnie wpisaną, ale mam nadzieję, że wraz z otwarciem okna transferowego będę mógł z Amerykaninem porozmawiać. Zatem słuchajcie, kończy się rok 2024. 2025 e, przed nami, no i pytanie, jak on będzie wyglądał, jak będzie wyglądało to okno transferowe, ale o tym e, oraz o Erze Pony e, i, i to, kto zostanie ściągnięty. O tym wszystkim przekonacie się już jutro. Za dziś bardzo wam dziękuję.